trybuny mogę tutaj zaprosić 1000 osób. No na pewno. Nie ma problemu, jest to tutaj 70. Na następnej radzie będzie nas 1000. No i co pan zrobi? I panie starosto, wbił pan nam nóż w plecy na podstawie wyimaginowanych strachów o odszkodowanie. Nie przeciągnął pan swojej decyzji o 2 dni. To śmierdzi, to po prostu ta sprawa śmierdzi na kilometr. Podpisywać umowy, porozumienie z Lidlem 16 stycznia. Niech panu pokaże przepis prawny, który 16 stycznia tego typu porozumienie panu kazał podpisywać. Nie znaleźliśmy go. Panie starosto, mówiąc wprost, wbił pan nam nóż w plecy i będę to powtarzał jeszcze wielokrotnie, bo byliśmy blisko. Wykonaliśmy maksa. Dogadaliśmy się z konserwatorem zabytków, żeby nam to zrobił. On się zgodził. Zrobił, wykonaliśmy maksa. Zrobiliśmy MPZP w ciągu 2 miesięcy czy 3. Wszystko to pan wie, jest mistrzostwem świata, żeby zrobiliście wszystko. Zrobić nowe MPZP. Prawie wszystko. I byliśmy 2 dni przed zatwierdzeniem. I pan miał Janusz Plec. O co chodzi? Nie. Mógł pan to zrobić 2 dni później. To jest świństwo, to jest po prostu świństwo, panie starostwo, i pomów panu tego nie zapomni. Niech pan się nie, teraz nie przerzuca odpowiedzialnością, że może u wojewody sobie załatwicie. Może sobie załatwimy, nie, albo nie, ale pan zrobił nam po prostu ogromne świństwo, nigdy panu tego nie zapomnimy. Dziękuję bardzo.